Hej, witajcie ludzie, cześć! Ja jestem Nexus, to jest kolejny odcinek i dziś chciałbym szczególnie przywitać osoby, które grają w Hearthstone, bowiem dziś poświęcę właśnie odcinek o tym, jak zdobyć nowego bohatera, który pojawił się właśnie w tej blizzardowej karcianej grze, który nazywa się Lady Liadrin i jest to alternatywny wygląd do klasy Paladyna i zdobyć go można w bardzo, ale to bardzo łatwy sposób, ale będzie to od nas wymagało jakby cross-platformowej czy cross-growej interakcji, gdzie gracze Hearthstone'a będą musieli zagrać w World of Warcraft, by otrzymać ten obrazek i działa to również w drugą stronę, gdy gracze World of Warcraft czy innych gier zagrają w Hearthstone'a, dostaną też rzecz do World of Warcraft, ale to za chwilę. Wymaganie, jakie musicie spełnić do tego, aby otrzymać ten obrazek, jest bardzo, ale to bardzo łatwe. Wymaga się od was wbicia poziomu 20 w grze World of Warcraft na jakiejkolwiek postaci i tutaj, jeżeli chodzi o nowych graczy, to będzie trzeba stworzyć nową postać i wbić ją do 20 poziomu, co jest raczej łatwe. Dla graczy, którzy aktualnie grają już w World of Warcraft i mają jakieś postacie powiedzmy na 15 poziomie, 18, 19, to wystarczy, że wy dobijecie te parę leveli do 20. Niestety musicie to zrobić, gdyż achievement, czy też osiągnięcie i ten obrazek, czy też bohatera, dostaje się w momencie, gdy odnotowane zostanie wbicie poziomu 20. Ja na przykład zrobiłem tak, że wbiłem z 17 na 20, proszę bardzo, mam obrazek. Niektórzy gracze Hearthstone'a mogą zastanawiać się, ale jak ja mam teraz grać w World of Warcraft, ja mam teraz kupić tą grę i płacić abonament i w ogóle? Nie. Akurat o tyle jest to fajna promocja, gdyż nie wymaga się od was żadnej płatności i możecie sprawdzić grę. No jest to typowy taki marketing, gdzie gracze Hearthstone'a, których jest więcej niż World of Warcraft, mogą wejść właśnie do WoWa, sprawdzić, czy może im się podoba. Więc gdy odpalimy swojego Battle.neta, proszę bardzo, on jest teraz tutaj na ekranie, na tym Battle.necie zazwyczaj pewnie będzie was interesować tylko Hearthstone. Natomiast jeżeli chcecie zdobyć ten obrazek, wchodzimy w zakładkę World of Warcraft i tutaj powinniście mieć coś takiego, edycja starter i musicie zainstalować tą grę, więc musicie najpierw ściągnąć grę, pobrać, a dopiero później rzecz jasna zalogować się i od tamtej pory już wam powiem co robić i tak dalej. Ci, którzy wcześniej styczności z World of Warcraft nie mieli, po zalogowaniu się do gry będziecie mieli coś takiego. Po lewej stronie oczywiście jest informacja odnośnie tego, że możecie sobie ulepszyć konto, kupić dodatek, zagrać, odkryć jakieś nowe kontynenty. Jeżeli zamierzacie tu tylko pobyć w ramach tej promocji, aby zdobyć obrazek, to was nie interesuje. Więc najpierw powinniśmy zacząć od tego, że powinniśmy wybrać serwer. I gdy zalogujecie się po raz pierwszy, najprawdopodobniej zostanie wam wybrany serwer i napotkacie taki oto ekran i z niego musimy wyjść, no i następnie klikamy Change Realm. I tutaj, teraz interesuje nas parę rzeczy. Jeżeli chcecie naprawdę szybko i w łatwy sposób zdobyć sobie wasz poziom, no to interesują was serwery, które są, uwaga, mamy różne typy serwerów, są normalne, które można nazwać jako serwery nie PvP. W tym momencie na takim serwerze nie będą mogli nas zaatakować gracze z hordy, tylko trzeba będzie się oflagować na PvP, więc to jest jakby, jeżeli chcecie to zrobić taki easy mode po prostu, najlepiej wziąć sobie serwer normal i jeżeli chodzi o populację, no to wybieracie serwery, raczej wolałbym, abyście unikali serwerów high, gdyż wtedy mamy większą konkurencję, jest wtedy więcej graczy na serwerze, więcej osób będzie na ekspowiskach, więcej osób będzie robić questy, z jednej strony jest to fajne, bo macie jakąś interakcję z ludźmi, możecie się zgrupować, pograć razem, natomiast jeżeli chcecie po prostu zrobić to tak szybko, prosto, wybieracie obojętnie jaki serwer, który jest normal i jest oczywiście medium albo low, choć low bym raczej nie polecał, więc możecie wybrać sobie nawet new players albo jakiś medium, więc wybierzmy sobie przykładowo jakiś tutaj Anachronos albo może jakiś inny, wybierzmy sobie Emerald Dream albo Ionar, czyli Tytankę, Panią Tytan, niech będzie. No i teraz przystępujemy do tworzenia postaci. W tym momencie macie do wyboru naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy, jeżeli chodzi o to, czym się najlepiej leveluje i tak dalej. Raczej w World of Warcraft ustabilizowano już tą sytuację na takiej zasadzie, że wszystkie klasy, wszystkie rasy są naprawdę odpowiednie do levelowania. Nie powinniście mieć żadnych ani trochę problemów z tym, aby właśnie waszą postać wylevelować. Więc wybieracie sobie oczywiście frakcję, Alliance, Horda i możecie wybrać sobie jakąkolwiek rasę chcecie. Możecie się bardziej w tym przypadku sugerować tym, aby wybrać taką rasę, która wam się po prostu podoba. Na przykład ja lubię krasnoludy, to zagram sobie krasnoludem. Są jakby różne pasywy związane z tym, że macie taką postać. Na przykład elf ma powiedzmy więcej critical strike'u czy coś. Gnom ma więcej intelektu, jakieś tam różne rzeczy. Natomiast
to nie powinno was interesować, gdyż to zaczyna się liczyć dopiero gdzieś tam w wyższych, na wyższych poziomach, gdy rajdujecie i tak dalej, więc wybieracie sobie obojętnie jaką postać. No i jeżeli chodzi o klasę, macie naprawdę, naprawdę szeroką paletę postaci, którymi, czy też klas, które możecie wybrać, aby sobie przelewelować. Macie Warriora, który jest zwykłym napierdzielaczem, Paladyna, który też całkiem dobrze sobie radzi, Hunter, Rogue, Priest, Shaman, Mage, Warlock, no jest naprawdę dużo klas. Nie możecie wybrać Death Knighta, bo to wam nie zaliczy i nie wiem, czy możecie w ogóle nawet stworzyć, nie mając ówcześnie postaci. W każdym razie jest jeszcze druid, ale niestety tego druida mogę użyć tylko na... nie mogę na krasnoludzie, bo są jakieś ograniczenia. Więc jeżeli nie wiecie, czym chcielibyście przelewelować autentycznie, jesteście goli wesoli. To teraz, przypomnijcie sobie, którą klasę z Hearthstone'a lubicie, gdyż właśnie klasy w Hearthstone'ie i przeróżne czary, przeróżne jakieś umiejętności są właśnie związane z klasami w World of Warcraft, więc jeżeli macie Rogue'a, no to Rogue ma jakieś tam uderzenia, backstab od tyłu, jeżeli macie Paladyna, to macie jakieś tam, wiecie, uderzenie młotem za 3 czy coś. I jeżeli naprawdę nie potraficie się zdecydować, boicie się, że na przykład taki mag będzie zbyt cienki, bo on nosi tylko zwykłe szmaty, po prostu wybierzcie Huntera. Autentycznie, uwierzcie mi, jeżeli macie problemy, wybierzcie Huntera, będzie dobrze. Tego naszego dziada możemy sobie teraz tutaj trochę wykustomizować. Mi się nie chce bawić tak naprawdę, wy sobie możecie się pobawić i nazwę go sobie Heart Nexus. Mamy swoją pierwszą postać, jesteśmy gotowi do levelowania, let's go! Okej, okay, dobra. O, oh, wow. Co chciałem powiedzieć? Nie patrzcie, czekaj, ja to muszę... Jezusie drogi. Okej, okay, mam nadzieję, że nie przestraszyłem wam wszystkim tym, co było tak naprawdę na ekranie. To były addony, które niestety wszystkie mi się załadowały, a nie wszystkie jakby są potrzebne. To są modyfikacje, które możecie sobie dołożyć do gry w momencie, gdy chcecie na przykład ulepszyć sobie troszeczkę czat. Są to po prostu modyfikacje robione przez ludzi, żeby usprawnić, ułatwić rozgrywkę w zależności od tego, co chcecie. Nie są one wymagane. Więc gdy zalogujemy się po raz pierwszy do gry, najprawdopodobniej będziemy mieli samouczek, który mówi nam o tym, że musimy sobie zebrać pierwszego questa. Poruszanie się jest łatwe, klikamy prawy przycisk myszy, aby się rozglądać, w WASD chodzimy sobie i tak dalej, naprawdę jest to mega, mega łatwe. No i weźmy sobie naszego pierwszego questa, no i tu macie bardzo proste, nawet ja bym nie musiał wam pokazywać, wszystko jest pokazane, co macie kliknąć, zobaczyć, zrobić, żeby właśnie sobie przelewelować. Więc wiadomo, że teraz gracze Hearthstone'a, którzy nie grali wcześniej w MMO, mogą gdzieś tutaj się czuć zagubieni, natomiast jak widzicie, sam samouczek jest wystarczający do tego, żeby podstawowo sobie gdzieś tutaj poradzić, nawet bez mojej pomocy, więc teraz odpalamy sobie mapę. Gdy wzięliśmy pierwszego questa, to pamiętajcie, że gdy weźmiemy sobie questy, muszę tutaj powyłączać, kurczę, ile tu kontrolków ja mam, Jezusie drogi. To, gdy odpalimy sobie mapę, możemy ją sobie tutaj dać na duży ekran, proszę bardzo, to zaznaczone będą właśnie miejsca, w którym możemy zrobić tego questa. Akurat tu musimy zabić 6 Rockjaw Invaders, więc tych Rockjaw Invaderów sobie po prostu zabijemy. Left click to a creature to select it, oczywiście możemy sobie kliknąć na tą kreaturkę. No i teraz używamy naszych czarów. Na samym dole mamy pasek z naszymi czarami i tu będziemy po prostu wrzucać nasze umiejętności, czary, którymi będziemy sobie napieprzać. I naszą pierwszą umiejętnością jest coś, co może właśnie graczom Hearthstone'a być znane, czyli Arcane Shot, karta za 1 many zadająca 2 obrażeń. Tutaj jest to podstawowy strzał, który będziemy zadawać obrażenia naszym przeciwnikom, więc sobie zaznaczamy, klikamy prawym, zaczynamy strzelać i używamy sobie Arcane Shot. Jest to naprawdę, naprawdę łatwe. Przy okazji nasz niedźwiedź będzie nam tu pomagał. Akurat niedźwiedź jest to część klasy właśnie Huntera. Później można wybrać sobie jakieś przeróżne inne właśnie zwierzęta, jako łowca, jako hunter. Tak jak mówiłem, wszystkie klasy są unikalne, każda klasa ma jakieś swoje umiejętności, ma swoje questy czasami nawet, więc jest to o tyle fajne. No i tutaj jak zabijemy jakiegoś moba, no i on się świeci, to możemy sobie podnieść po prostu lucik, więc fajnie, bo tam zawsze jakaś kasa jest, może na nas czekać. I teraz w ten sposób po prostu wykonujemy wszystkie questy, to co nam jest tutaj powiedziane, więc zabijmy jeszcze parę tych tutaj trogów, które zaatakowały. To są trogi, dokładnie. Trog nie głupi! Po ukończeniu questów również będą pojawiać nam się takie znaki zapytania, gdzie mamy oddać questa, więc naprawdę, naprawdę osoby, które mają problem przykładowo z językiem angielskim, bo pojawia się dużo takich osób, które po prostu nie do końca powiedzmy znają angielski, czy też nie potrafią do końca się nim posługiwać, również nie powinni mieć problemów ani
trochę, gdyż mówię, questy są o tyle łatwe, że nawet nie musicie czytać tego tekstu. Tu są oczywiście jakieś historyjki, które mówią, o, zostałem napadnięty, coś tam mi się dzieje złego. Nie musicie tego wiedzieć, jeżeli się nie interesujecie. Po prostu klikacie sobie rzeczy. Tu was samouczek również poprowadzi. W plecaku dostałem nasz jakiś nowy sprzęt i są to rękawiczki. Więc teraz, gdy kliknę sobie C, mogę te rękawiczki albo przełożyć. Tutaj mamy taki pod C. Mogę sobie albo je przełożyć, albo po prostu kliknąć prawym przyciskiem. Proszę bardzo, prawym przyciskiem na nie. No i tyle, proszę bardzo. Zerkamy sobie na mapę. Mamy coraz to kolejne questy, możemy sobie zaznaczyć Wounded, musimy kogoś tutaj uratować i jakiś tutaj jeszcze rok działów pozabijać, tu mam jakieś statystyki, więc zobaczcie, że teraz zaraz obok takiego questa mamy tutaj zaznaczone jakiś przedmiot, który będziemy musieli użyć i ten przedmiot musimy użyć na tych gości, którzy są tutaj Wounded, Coldridge, Mountaineer, Aided. Podchodzimy, leczymy, naprawdę prosta rzecz, nie ma nic wymagającego. Zobaczcie, tu mamy jakiegoś drugiego gracza, który sobie również pogrywa. Może on też jest właśnie tutaj związany z tą promocją, którą możemy sobie dostać tego bohatera. Zobaczcie, wbiliśmy poziom drugi, no i w ten sposób wbijamy po prostu poziomy i lecimy. Questy powinny być naprawdę liniowe, będą was prowadzić w odpowiednie miejsca, więc nie musicie bać się, że zgubicie się w którymś momencie, bo też coś takiego się pojawia, że o, ja nie będę wiedział, gdzie iść i tak dalej. Nie, spokojnie, idźcie, róbcie questy po kolei, one będą was idealnie prowadzić tam, by właśnie zdobyć ten poziom 20. Zapewne niektórzy z was zapytają się o jakieś rady, jak grać, co robić, żeby jak najszybciej wszystko wbić. To jedną z moich takich pierwszych rad będzie to, żeby nie kupować żadnych tutaj przedmiotów, gdyż te przedmioty, które zdobywamy z przeróżnych questów, będą jak najbardziej wystarczające na to, aby po prostu sobie przelewelować to bez problemu. Tutaj, gdy wbijemy poziom trzeci, dostaniemy nowy czar. Oczywiście będą pojawiać się nowe czary. Teraz jest o tyle łatwo, gdyż World of Warcraft, mówię, zmienił się przez lata. Wcześniej było nieco bardziej wymagające troszeczkę, natomiast teraz, tak jak już mówiłem, jest to o tyle łatwe, że czary dostajemy wraz z poziomem, dlatego też często pojawiają się takie, wiecie, screenshoty, czy też takie sceny, gdzie macie jakąś postać na maksymalnym poziomie i ona jest cała zapchana paskami, coś się dzieje tam i ludzie często nie ogarniają i tego się właśnie boją, że patrzą na to i mówią, ja cię pierdzielę, jak ja to ogarnę i tyle tu jest czarów. Od razu powiem wam, że spokojnie, do 20 poziomu raczej powinniście dostać parę czarów. Jeżeli interesują was, jakie czary się pojawią, macie tutaj taki spellbook, który również pokazuje wam, co na jakim poziomie dostaniecie. Macie steady shot, concussive shot, jakieś przeróżne czary. Do 20 poziomu naprawdę dostaniecie parę tych czarów. Również na 10 poziomie możecie wybrać specjalizację, o czym za chwilkę wam powiem. Więc jakby te umiejętności, to wszystko dostajecie stopniowo, więc nie jesteście od razu zalani, wrzuceni na głęboką wodę, masz tu 10 umiejętności, nie wiesz co się dzieje, tylko powoli, powoli będziecie dostawać jedną umiejętność, będziecie uczyć się używać jednej umiejętności, potem drugiej, później będziecie używać ich razem, dostajecie kolejny czar, więc jest to taki progres, po kolei powoli uczycie się oczywiście posługiwać waszą postacią. Proszę bardzo, wbiliśmy poziom trzeci i automatycznie umiejętność wskoczyła na nasz pasek, więc nie musicie martwić się o to, żeby gdzieś tam wsadzać tą umiejętność, ale jak zgubicie ją gdzieś tutaj, to możecie oczywiście ją ustawić klikając po prostu lewym, przeciągając ją na pasek, możecie ustawić sobie ją gdzie chcecie, więc możecie teraz na przykład złapać, jeżeli macie problem z przeniesieniem waszej umiejętności, klikacie Shift i lewym paskiem, po prostu lewym przyciskiem myszki przesuwamy w miejsce, które chcemy. No i teraz warto byłoby się przeuczyć tej umiejętności, sprawdzić jak ona działa, to jest też część questa, zresztą musimy 5 razy użyć właśnie tego steady shot, więc używamy sobie tutaj, mówię, jest to bardzo, bardzo proste, raczej osoby, które oglądają już ten film, powinny załapać wszystko tak naprawdę jak to leci. Poziom trudności do 20 poziomu raczej nie jest wymagający, w większości przypadków będziecie radzić sobie bez żadnego problemu, bez żadnych przedmiotów, również możecie napotkać takich delikwentów jak ten tutaj widzicie. Koleś ma 6 poziom, a jest wypakowany po prostu w niesamowite przedmioty, to dlatego, gdyż on posiada tak zwane herlumy. Herlum jest to nic innego, ja nie wiem czy ja tutaj mam, ja mam te herlumy, jest to nic innego jak takie przedmioty, które pozwalają nam ubrać je i te przedmioty będą razem z nami levelować. To na razie was nie interesuje, natomiast jest to tylko taka ciekawostka. Ja na przykład już zdobyłem, bo mam jedną postać, kupiłem sobie je
mam taką dosyć zaawansowaną postać, więc na przykład mogę sobie stworzyć taki łuk, proszę bardzo. No i ten łuk, on będzie levelował wraz ze mną, więc zakładając taki łuk, ja już nie będę musiał go zmieniać tak naprawdę do praktycznie maksymalnego poziomu, gdyż mam go zupgrade'owanego. Również mam jakieś przeróżne inne przedmioty, które mogę też tutaj używać, ale mówię, jest to naprawdę niepotrzebne. Z podstawowymi przedmiotami, które będziecie dostawać z questów, również na spokojnie poradzicie sobie. Teraz w sumie tak gwałtownie przeszliśmy na moją drugą postać, która jest druidem na poziomie 8. Jestem ubrany w te przedmioty, które wam wcześniej pokazywałem. Nie chciało mi się ich zdejmować, ale tak już mówiłem, naprawdę nie martwcie się tymi przedmiotami. Widziałem tutaj naprawdę pełno ludzi, którzy biegali bez tych przedmiotów i sam kiedyś levelowałem bez nich, więc nie będzie to żaden problem. Natomiast teraz znajdujemy się w troszeczkę innej krainie i teraz chciałem powiedzieć jedną ważną rzecz, gdyż gdy będziemy wbijać nasz poziom 20, to troszeczkę będzie wyglądać tak, że odwiedzicie jedynie w sumie dwie krainy, gdyż niezależnie od tego, jaką rasą zaczniecie, przykładowo zacznijmy od Dunmorog. Tutaj my zaczynaliśmy jako krasnolud, pamiętacie? Macie Coldridge Valley, tutaj przed chwilą byliśmy. Gdy ukończymy sobie tą całą krainę Dunmorog, wtedy przechodzimy do kolejnej krainy, która nazywa się Lochmodan. U góry, jak zobaczycie teraz, macie podpis Dunmorog, tak, czyli tak nazywa się kraina, i następnie w nawiasie macie napisane, na jaki przedział levelowy znajduje się dana kraina. Więc zaczynamy sobie w tej krainie, mamy od 1 do 10, wbijamy 10 poziom, idziemy następnie do Lochmodan i od 10 do 20 wbijamy. Gdy zaczniemy na przykład z drugiej strony jako ludzie, zaczynamy właśnie w Elvin Forest, która jest krainą od 1 do 10, proszę bardzo. I zaatakował mnie właśnie Murloc. O, ja pierdzielę, dobra, czekajcie, muszę tego tutaj... Bum! Kurde, tak właśnie kończą Murloki. Gdy zaczynamy jako ludzie, mamy oczywiście Elwyn Forest. Tutaj wbijamy sobie poziom 10, a następnie przechodzimy sobie dalej na poziomie od 10 do 15 możemy iść do Westfall. Gdy wbijemy 15 poziom, możemy iść zobaczyć, z drugiej strony macie Redridge Mountain, więc wystarczy, że spojrzycie na mapę i możecie zobaczyć, na jaki przedział poziomów znajduje się dana kraina i wtedy będziecie na pewno wiedzieć, że na przykład nie traficie w złe miejsce, że na przykład to miejsce to jest na wysoki poziom, więc mówię, nie zgubicie się. Podam jeszcze jeden przykład ze strony Hordy, jako że tutaj zaczynamy w Durotarze, Valley of Trails, tutaj zaczynają właśnie orkowie, tu wbijamy sobie 10 poziom, a następnie wbijamy poziom 20 od 10, wbijamy w Northern Barrens, który znajduje się zaraz tutaj obok Durotaru, więc naprawdę jest to o tyle łatwe. No i teraz wam pokażę, jak się to jeszcze robi jednego questa jakiegoś. Ja mówię, jestem akurat druidem, te przedmioty, zobaczcie, umożliwiają mi naprawdę zabijanie tych tutaj mobków naprawdę łatwo, ale chciałem wbić poziom 10, aby pokazać wam jedną rzecz związana z talentami, bo to też może przysporzyć troszeczkę problemu, kłopotu, bo ludzie nie będą wiedzieli, co wybierać. Więc proszę bardzo, zabijamy sobie moby, no i widzimy się na 10 poziomie. To może jeszcze tutaj zarzucę jedną taką fajną radą, która dotyczy interfejsu. Gdy klikniemy sobie Escape, wchodzimy sobie w interfejs i w głównej zakładce Controls, naprawdę nie obawiajcie się, wiem, że tu jest dużo opcji, zaznaczcie sobie to, co znajduje się tutaj, Auto Loot. W tym momencie, gdy będziecie się schylać po to, żeby zdobyć loot, wtedy automatycznie on zostanie zebrany. No i jeszcze mam dla was jedną taką ciekawostkę, gdyż jestem druidem i jak gracze Hearthstone'a przypomną sobie, jaki hero power ma druid, jest to Shapeshift, który daje jeden armora oraz jeden ataku. Druid w grze World of Warcraft również potrafi zmieniać formę. Ja mam 8 poziom i mogę na przykład być druidem, który napierdziela sobie z czarów, ale mogę również na przykład zamienić się w takiego kota i walczyć właśnie w formie tygrysa, kota, ale również mam takie shapeshifty jak na przykład niedźwiedź i tu mogę walczyć w formie niedźwiedzia. To jest bardziej tankowata forma, no ale takie tylko chciałem ciekawostkę podać. Całkiem fajnie, nie? Fajne są takie smaczki, zwłaszcza jak ludzie nie grają w World of Warcraft, gdyż, no nie wiem, niektórzy mogą nie wiedzieć, że przecież, kurde, Hearthstone jest bazowany na World of Warcraft i na ogólnie Warcraftcie. Boom, proszę bardzo, wbiliśmy sobie poziom 10. No i od tej pory, tak jak wam wcześniej wspominałem, jestem w stanie, czy też mogę iść po prostu do krainy obok, czyli Westfall, albo do którejkolwiek krainy, w zależności gdzie sobie zaczniemy. No i teraz pojawia się jedna nowa rzecz, czyli talenty. Jest to ważna rzecz do wybrania, gdyż widziałem ostatnio, z tego co pamiętam, chyba nasz prankster Wardenga, Esa Wardenga, grał gdzieś tam na streamie WoWa, właśnie na trialowej wersji, nie był w stanie wybrać żadnej specjalizacji, znaczy mógł, ale nie wiedział po prostu, jaką specjalizację wybrać, która będzie dobra. No i właśnie chciałem o tym troszeczkę opowiedzieć, więc teraz pojawia wam się tutaj parę specjalizacji, które możecie oczywiście sobie wybrać. Wszystkie są opisane, lecz to, co chciałem zwrócić uwagę, to to, że akurat druid ma 4 specjalizacje. W
Wszystkie inne postaci w grze mają tych specjalizacji 3, no i będzie jeszcze jedna nowa klasa, ale tego naprawdę nie musicie wiedzieć, ona będzie po prostu, będzie miała 2. W każdym razie druid jest bardzo specyficzny, bo ma 4, natomiast reszta będzie miała 3 specjalizacje. I teraz, specjalizacje dzielą się na parę typów. Mamy damage, czyli DPS, czyli ktoś, kto zadaje obrażenia. Mamy również tanków, czyli gości, którzy będą po prostu przyjmować na klatę obrażenia, będą oni się zajmować, wiecie, łapaniem mobów i oni będą je trzymać. No i oczywiście mamy healer, czyli leczenia. Nie każda klasa posiada 3 właśnie te jakby 3 rodzaje specjalizacji. Niektóre na przykład klasy mają tylko i wyłącznie 3 specjalizacje damage, które będą się różnić jakimś tam sposobem zadawania obrażeń i tak dalej. Przykład, mamy na przykład maga. Mag może posiadać 3 specjalizacje. Ma frost, czyli może być magiem lodu, zimna, mrozu, czyli jak trochę taka Jaina. Mamy fire, który jest magiem ognia, rzucamy jakieś tam różne rzeczy. No i mamy arcane, czyli ta magia tajemna, więc możemy sobie wybrać jakby 3 rodzaje zadawania obrażeń. W przypadku druida macie na przykład balance, który jest druidem, który będzie uderzał z czarów. My będziemy się skupiać na czarach, będziemy rzucać czary i tak dalej. Mamy feral, czyli ten, powiedziałbym, taką formę bestii możemy przyzwać. Wtedy, gdy używamy ferala, no to bardziej bazujemy na tym, aby właśnie być w tych naszych formach, na przykład kota. Mamy guardian, wtedy na przykład naszą główną formą będzie bear form, gdyż będziemy tym właśnie tankować. No i restoration to jest nic innego jak healer, czyli po prostu będziemy leczyć. Co nas interesuje? Aby wbić poziom 20, najlepiej wybrać specjalizacje, które mają damage. Po prostu, bo będziemy po prostu zadawać obrażenia, nie musimy się naprawdę interesować innymi. Możemy ewentualnie wybrać sobie tanka albo jakąś inną. Właśnie tank jeszcze też ujdzie, ale pamiętajcie o tym, żeby wybrać damage. Ja na przykład wybiorę sobie feral i w tym momencie dostaję właśnie bonusy związane z tym, że będę właśnie feralem. Dostałem 2 nowe umiejętności, proszę bardzo, nazywa się Rake oraz Tiger's Fury. I teraz mogę sobie tutaj tych czarów używać. Zobaczcie, że one po prostu są bardzo łatwe. No i teraz w formie kota mogę iść i zabijać. Znajdźmy sobie tutaj, może tu jakieś szczury zostawmy, ale weźmy sobie jakiegoś dużego kobolda. Te, wiecie, potworki z świeczuszkami na głowie. Moja świecunia, moja! Dokładnie, proszę bardzo. I weźmy sobie w formie kota, teraz go tutaj po prostu zabijmy. Boom. Kot jest naprawdę morderczy. Mamy teraz dosyć duży poziom, mamy te jeszcze przedmioty, więc uwierzcie mi, że nawet bez tych przedmiotów byście prawie, że na strzała wszystkie te mobki brali. No i moi drodzy, gdy wbijecie poziom 20, co nie powinno być już po raz setny, to mówię, żadnym jakimś wyzwaniem, czy też jakąś trudną rzeczą. Dla niektórych będzie to męczarnia, bo trzeba przejść przez tą jakże nudną grę, bo nikomu się nie podoba, a dla niektórych może być to całkiem ciekawa przygoda, która może zaowocować tym, że zaczniecie grać w World of Warcraft. I taki jest właśnie plan Blizzarda. Pamiętajcie, że teraz, gdy macie już poziom 20, możecie zalogować się na grę i zmienić waszego bohatera na właśnie samą Lady Liadryn. Jeżeli interesujecie się Lady Liadryn, to już niedługo na kanale powinien pojawić się film z historią tego bohatera, abyście mogli dowiedzieć się tak naprawdę, kim ona jest i dlaczego ona tam jest i tak dalej. Będziecie przynajmniej wiedzieć, jaka jest historia tej bohaterki. Ten film najprawdopodobniej znajdzie się tutaj, w prawym górnym rogu, gdy zostanie skończony, więc jeżeli będziecie oglądać to gdzieś tam w przyszłości, ten film, no to on najprawdopodobniej już tutaj będzie. Jak klikniecie, to się wysunie wam taka tabelka. Jeżeli ten film jakoś wam pomógł, czy też zmotywował was do tego, żeby zrobić właśnie tego bohatera w Hearthstone'ie, to jak najbardziej zostawcie łapkę w górę. Jeżeli poradnik wam się nie podobał, czy też film wam się nie podoba, możecie oczywiście zostawić łapkę w dół. Zapraszam na kolejny film i życzę owocnego levelowania, żebyście jak najszybciej gdzieś tam to ukończyli. I tak jak już mówiłem, jest to nic innego jak taka promocja związana z tym, żeby gracze Hearthstone'a, którzy nigdy nie doświadczyli World of Warcraft, mogli spróbować, albo chociaż właśnie spróbowali, zobaczyli tak naprawdę, o co chodzi w tym World of Warcraft. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa, cześć!